Anna Zimuń, witam w pierwszym powakacyjnym sportowym kalejdoskopie. W dzisiejszym odcinku hokejowe zwycięstwo w Ekstraklasie i niezniszczalna Gwardia. Gwardia Opole po nieudanym sezonie spadła do pierwszej ligi. Jak radzi sobie na tym szczeblu rozgrywek sprawdzał Jakub Trzaska. Seria zwycięstw Gwardii Opole trwa. W siódmej kolejce spotkań gładko uporała się ona we własnej hali z kolejnym przeciwnikiem. Tym razem gorsi od gospodarzy byli zawodnicy SPR Tarnów. Cieszymy się z tych wygranych i coś można powiedzieć. Cieszymy się, mamy cel jasno postawiony, awans do Superligi, chcemy go osiągnąć i co tydzień stawiamy krok do przodu. Już od początku spotkania wiadomo było, który zespół jest lepszy. Po niespełna 5 minutach Opolanie prowadzili już 5 bramkami. Świetną serię Adama Malhera popsuł dopiero Łukasz Nowak, rzucając pierwszego gola dla Tarnowa. To jeszcze bardziej rozdrażniło gospodarzy, którzy w ciągu 8 minut doprowadzili do wyniku 10-1. Z każdą kolejną minutą Gwardia coraz bardziej uciekała swoim rywalom. Duża w tym zasługa Nenada Żelicza, który trafiał do siatki rywala niemal przy każdym oddanym rzucie. Po 22 minutach na tablicy wyników mieliśmy rezultat 17-4. Wówczas opolska drużyna straciła 2 bramki z rzędu, jednak chwilę później celnymi rzutami popisali się Filip Szczepanowicz i dwukrotnie Jakub Kłoda i gwardziści zeszli na przerwę prowadząc 21-9. Na początku drugiej połowy Opolanie zostali myślami jeszcze w szatni i w prosty sposób dali sobie rzucić 4 bramki z rzędu. Na szczęście szybko wrócili do swojej gry i po golach Wojciecha Knopa i Remigiusza Lasonia odbudowali 12-punktową przewagę. Każdy zespół popełni jakieś błędy, nas też gdzieś trudno pada. Cała sztuka, żeby popełniać ich coraz mniej, a to jest normalne, bo im dalej w las idziemy, to jesteśmy zmęczeni, tak? Czyli my gdzieś popełniamy błędy i gdzieś popełniała przeciwnik. Cała sztuka, żeby to popełniać jak najmniej. SPR Tarnów łatwo się nie poddawał i w drugiej odsłonie znacznie częściej trafiał do bramki gospodarzy. Liderem zespołu był Łukasz Nowak, który zdobył aż 9 bramek. Gramy troszeczkę falowo, bo gramy super zawody, jest taki przestój i dajemy dać gościom, żeby zaczęli znowu z nami walczyć, gdzie im powoli piłkę ręczną wybijamy z głowy w 15-20 minut i znowu odżywają. Gwardia z akcji na akcję jeszcze bardziej zwiększała swoją przewagę i w 54 minucie prowadziła już 35-20. Do końca spotkania obie drużyny zdołały jeszcze dorzucić po 5 bramek i po ostatnim gwizdku sędziego Opolanie cieszyli się z kolejnego kompletu punktów. Oczywiście pełna mobilizacja, chcemy do końca roku jeszcze wszystko, co przed nami, chcemy wygrać. Teraz gwardzistów czeka nieco dłuższa przerwa od piłki ręcznej, w której będą mogli zregenerować swoje siły przed pojedynkiem z MKS-em Kalisz. Jeśli one okaże się zwycięskie, liczba zwycięstw rzędu Opolan wzrośnie do 8. Z hali Gwardii przenieśmy się na Toropol, gdzie Orlik kontynuował swoje ekstraklasowe zmagania. Na meczu hokeistów był Marek Świerczyński. Rozgrywki hokejowej Superligi toczą się ostatnio w ekspresowym tempie. We wtorek Opolanie mierzyli się z Polonią Bytom, podczas gdy zaledwie 2 dni wcześniej przegrali 0-7 z GKS-em Tychy. Zapłaciliśmy frycowej, które wciąż płacimy, bo po prostu musimy się uczyć tego ekstraklasowego hokeja. Tu mamy 17 wychowanków, chłopaków z Opola, którzy w ekstraklasie dopiero, można powiedzieć, debiutują. Mecz z Polonią Orlik zaczął jednak zdecydowanie lepiej już w czwartej minucie, wychodząc na prowadzenie. Goście z Bytomia grali niemrawo, nie zagrażając praktycznie bramce Johna Mareya. Opolanie natomiast w drugiej tercji podwyższyli prowadzenie po bramce Pawła Korzeniowskiego. Przez 2 tercje graliśmy słabo, nic z tego nie wynikało, nie mogliśmy strzelić bramki. Na 3 tercję żeśmy zmienili troszeczkę taktykę. Zmiana widoczna była gołym okiem. W ostatniej części meczu Polonia coraz częściej gościła w tercji obronnej Orlika, co poskutkowało bramką kontaktową Branisława Fabry. W trzeciej tercji jeden prosty błąd przy wyprowadzaniu krążka z tercji zemścił się na nas. Dostaliśmy bramkę na 2-1 i wtedy już troszkę nerwowości w szeregi drużyny się wkradło. Opolscy hokeiści nerwowość przekuli na agresję. Otrzymywali od sędziów więcej kar, co ułatwiało grę gościom. Na 10 minut przed końcem meczu karę 4 minut za grę wysokim kijem otrzymał Jakub Wójcik. Grając w przewadze, Polonia doprowadziła do wyrównania. Kara była prawidłowa, ponieważ rozwalona warga u naszego zawodnika i 4 minuty prawidłowe. Wydawało się, że do rozstrzygnięcia spotkania niezbędna będzie dogrywka. Jednak w ostatniej minucie meczu niesygnalizowany strzał Bartłomieja Bychawskiego znalazł drogę do bramki Polonii i to Orlik mógł się cieszyć z bardzo cennych 3 punktów. Wyszarpaliśmy go w ostatniej chwili, to zwycięstwo, które moim zdaniem z przebiegu gry w całym meczu nam się należało. Dzisiaj graliśmy na pewno troszkę lepiej od Polonii, aczkolwiek ja się spodziewałem tego meczu, że będzie bardzo ciężki, że to będzie walka o każdy centymetr lodu. Orlik dzięki zwycięstwu zajmuje 6. pozycję w tabeli z 15 punktami na koncie i w piątek zmierzy się z liderem GKS-em Jastrzębie. Polonia natomiast jest na przedostatnim 9. miejscu. Bytomianom w odniesieniu zwycięstwa na Toropolu nie pomógł nawet doping 3. tenisistki świata, Czeszki Petry Kwitowej.
Na dziś to już wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam dopiero za 2 tygodnie. Do zobaczenia.